Kajka, kochani, w dzisiejszym odcinku pojedziemy do najgorzej ocenianego hotelu kapsułowego w Polsce. Tak, jest on w Warszawie, więc pakujemy się i lecimy w traskę. Dzień dobry, dla mnie będzie karmelowe macchiato. Na wynos. Będzie jeszcze drugie apple pie latte macchiato. Oczekiwanie na kawę. Możemy wam powiedzieć, że w sumie jedziemy do wszystkich dostępnych kapsułowych hoteli w Polsce. Ale tutaj na odcinek do Matiego i co jest śmieszne, Mati po prostu takie rzeczy tam robi, dlatego że jeden hotel jest za odprawą paszportową. Tak, więc na musiałem lotnisku. Kupić specjalnie bilet lotniczy, żeby się do niego później dostać, ale nie będę nigdzie leciał, bo nie mam tyle czasu jutro, pojutrze i tak dalej, żeby gdzieś lecieć. A ja mówię do Matiego, dawaj, polecimy na jeden dzień do Londynu, dawaj, ja mogę polecieć z tobą, ale niestety nie. W ogóle śmiesznie, bo jesteśmy w McDonaldzie i McDonald's to jest jedyne miejsce chyba na świecie, w którym my zamawiamy smakowe kawy. Zawsze pijemy czarne, jak wiecie, typowe czarne, a w Macu zawsze ja biorę karmelową, po prostu. Tak, ale ja mam jeszcze okres, więc słodkie musiało wlecieć, dlatego też trzymam owieczkę, to jest termofor, jak coś, bo na pewno będą się pytać, czemu jadę z misiem, bo lubię, okej? Okay? W ogóle jeszcze nigdy nie piłam takiej kawy w Macu, to jest nowość moja szarlotkowa, to od razu będzie test smaku nowej kawy z McDonalda. A to musi być nowe, ja też pierwsze w ogóle słyszę. Nie, ale było napisane, że jest nowość. Oczywiście. Tutaj. Oczywiście źle stanęliśmy, co nie? Tak, już pan widz mi powiedział, gdzie dokładnie mam stanąć, że tam są miejsca, jest no, na miłam. No. Tak coś podejrzanie, pan tam inny stoi, ale najważniejsze, że mamy ale nasze no kartki. Raz to tak, jestem mega ciekawa i jak będzie wyglądał ten hotel, dlatego że te opinie były tragiczne, dosłownie tragiczne. A ja, co ty tak krzyczysz? Nie przerywaj mi w ogóle, kiedy się przerwał, mi coś jeszcze. Chciałem coś powiedzieć, no. Daj mi ale dokończyć. Rozproszył mnie pan, który przechodził, ale chciałem powiedzieć, że na pewno nie będzie wcale tak źle, jak ludzie piszą i ja uważam, że to będzie naprawdę fajne przeżycie, tak czy siak. Ja uważam, że to będzie złe, tak jak mówią, bo jest tak dużo złych opinii, że to jest niesamowite, a ostatnio byłam w hotelu kapsułowym i był cudowny. Ładnie pachnie ta kawa. Ooo! Smakuje jak szarlotka. Dobre. Znaczy taki sztuczny posmak tego jabłka jest, ale jest dobra. Taka słodka. Dobra. Jedziemy dalej. Dotarliśmy już do Warszawy. Idziemy teraz zobaczyć pierwszą kapsułę, a potem coś zjeść, dlatego że nasza najgorzej oceniana kapsuła jest dostępna dopiero od 20. To jest dla mnie akurat bardzo dziwne. Od godziny 20 do 7 rano, Mati? Tak, jakoś tak, no. No, do 6 nawet. No, mega krótka doba hotelowa, naprawdę, to jest już wielki minus, ale dobra, nie nastawiajmy się, idziemy zobaczyć jeszcze szybko tą pierwszą kapsułę. I no, obiad. Uprzedzałam pytania, co to jest naklejka? To jest naklejka na pryszcze, polecam. Czad jej się otwiera na taki pilocik samochodowy. Ej, ale ten mechanizm sam sobie jest już głośny, szczerze mówiąc. Jesteśmy w tej kapsule i powiem wam, że jest duża różnica pomiędzy tą wiedeńską. Nie wiem, ale mi się podoba i uważam, że spoko, ale ty masz na porównanie. Idziemy jeść. Mieliśmy iść do restauracji, do której już chodziliśmy w Warszawie, ale uznaliśmy, że mamy ochotę na coś innego i poszliśmy do takiej w sumie pierwszej lepszej restauracji, ale wygląda całkiem spoko. Do tureckiej poszliśmy, więc będziemy mieć od razu test restauracji przed naszą kapsułą nieszczęsną. Co my tu mamy? O, jakieś zupki rozgrzewające. Ja mam ochotę takiego kebaba, szczerze mówiąc. I jakieś tzatziki. Mam jakieś humusiki. Bierzemy. Ja myślę, że ja tutaj dużo rzeczy znajdę dla siebie. Mamy tu pełno kebabów, pełno humusów, jakieś tzatziki. W sumie turecko, no cudownie. To są totalnie moje smaki. My to zawsze coś zamówimy. Ja myślałam, że jak będzie pół kilo, to będzie tego zdecydowanie więcej. Czy wygląda to na dużo tobie? Wygląda to masywnie, ale też myślałem, że to będzie... Jakby, ja w ogóle sobie wyobrażam, że to będzie kebab w wielkości tego talerza, taki w cieście. No nie, ja widziałam, że to będzie tak na tak rozrzucone różne mięsa, ale spodziewałam się, że będzie to większe. Mam nadzieję, że będzie to tak dobre jak nasza przystawka, dlatego że dostaliśmy taki świeżo wypiekany chlebek z serem, masłem i oliwkami i nie zdążyliśmy nawet tego nagrać, bo tak się rzuciliśmy na to. I faktycznie! No, przepraszam widzowie, ale to było tak pyszne. Aha. To było
spróbowałam sosu barbecue i on jest tak dobry, jak z Pueblo. A ten sos był tak dobry, że nawet kupiłam sobie go do domu. Ej, bez kidu, ty byłaś tak tym zajarana, że ty nawet ich koszulki chciałaś kupować z logiem tego sklepu, to było nienormalne. Kto to kupuje, nie? Nie wiem, ale ten sos jest przepyszny. Czuję się, jakbym jadła ten sam sos. Może kupili jakiś. Zobaczcie, widzowie, na oczy Wiktorii, one są normalnie jak... Spróbujemy naszego kebabika, a raczej różnych kebabów, bo mamy tutaj różne mięso. Mamy kurczaczkę jakiegoś, mamy jakąś wołowinkę i cielęcinkę, aczkolwiek samego mięsa jest mało. Ja bym nie znała, że to jest pół kilo, chyba że łącznie... Wydaje mi się po prostu, że są małe kawałki, ale ciężkie, nie? A może. Dobre? Bardzo dobre. Mega dobrze doprawiane. To w ogóle nie smakuje jak kebab, którego znacie. Absolutnie. Wyrzućcie ten obraz z głowy. To jest naprawdę rewelacja. I takiego kebaba bym mogła jeść codziennie. Ale dobre, to jest delikatnie pikantne. Jeszcze jak coś idzie. Po tej jakże wielkiej kolacji wzięło nas w sumie na drzemkę, więc idziemy jeszcze do tych starych kapsuł się zdrzemnąć. Idziemy przetestować, czy tam się da odpocząć z regeneracji. Zostań się podjadami tym ogólnie, nie? I lecimy potem na kolejną. I no. A jeszcze jakbyśmy mieli za mało atrakcji, to jutro Mati idzie do naszej przyjaciółki Pizzy i co? I będziesz miał igiełki jadę w kolanko? Muszę niestety, prawdopodobnie jest to bardzo trudne, bo jestem zabieg, nie jestem pewien, czy przeżyję. Jeśli tak, to widzę prawdę. Dotarliśmy na lotnisko, gdzie znajduje się nasza gwiazda. Gwiazda wieczoru. Gwiazda wieczoru. Jest mi tak smutno, ponieważ pierwszy raz jestem na lotnisku i nigdzie nie lecę. Mati, musimy to zmienić, musimy gdzieś polecieć. No mamy lecieć, tylko że nie dziś. No to prawda. I ja jestem tak mega ciekawa, jak to będzie wyglądać, dlatego że ludzie pisali, że nie ma tam pościeli, poduszek, nie ma łazienki. Jakby klamki są zepsute, że nie da się tam wejść i muszą czekać na panie sprzątające kilka godzin, żeby im otworzyły to, dlatego że infolinia jest we Włoszech. Aż tak? Tak, więc ja jestem Do mnie prostu... nikt nie dzwonił stąd, nie? Więc ja nie wiem. No właśnie, dlatego, że to we Włoszech jest infolinia i musisz albo po włosku, albo po angielsku z nimi rozmawiać. Całe szczęście, doskonale znam włoski, więc idealnie sobie poradzę w tej sytuacji. Więc jestem mega ciekawa, na przykład takie słowo jak pizza, ciao. Spaghetti. Idziemy obczaić, czy te opinie się pokrywają, czy nie, bo czasami ludzie po prostu piszą głupoty. Czasem po prostu ludzie mają zły dzień i wiecie, tak. I napiszą bez ludzi. Po czym okazuje się, że wcale nie jest beznadziejne, że jest naprawdę fajnie. Właśnie się dowiedziałam, że w sumie Maty nie wie, czy ten hotel jest po już odprawie, czy przed odprawą. No jak jest po odprawie, to mamy przerąbane, bo nie mamy żadnych biletów lotniczych. Jak już kupimy bilety lotnicze, to ja lecę. Ja już mam jeden bilet lotniczy na 5:50 rano i na jutro. Z innego lotniska. Z innego lotniska. Ale hitem było to, że dzwoni do nas pan z hotelu kapsułowego i się pyta, kiedy Maty będzie, a Maty tak... Z którego lotniska pan dzwoni? Oni, bo ja nie wiem, bo jest Chopina. Myślę, że ten pan to był po prostu w szoku. Tak, raczej mało spotykane pytanie. No dobra, i co? I co to jest? I w ogóle tu nikogo nie ma. Na tym lotnisku nikogo nie ma. Czuję się już skrępowana. Idzie do nas pan. W drodze do naszych kapsuł zauważyłam, że tutaj na lotnisku jest ten robot kafe. Ja go szukałam w Warszawie wszędzie i go nigdzie nie widziałam. I zobaczcie, możemy tutaj zrobić jakieś napoje. Ej, to jest czadowe. Mamy tutaj jakąś Pepsi, lemoniady, zimne napoje, milkshake'i. O, co to są special menu? Ale super kawki. Masz białą czekoladę, cappuccino, jakąś orzechową na ciepło, na zimno. No ale czad, co chcesz? Ile tu jest rzeczy? No, mega! Weźmiemy sobie lemoniadę smaku mango. Ja! Cześć! Ale super to wygląda. Oj. Chyba od serca nam dało. No właśnie, nie, bardzo przemyślane. Cześć, jakby to tak się zapadło i by się wszystko rozlało? No to było komiczne. Testuj. Moja pierwsza lemoniada zrobiona przez robota. Dobra? Jest dobra, no. Zimna, naprawdę sztos.
Ej, wygląda to o wiele lepiej niż poprzednie kapsuły i te kapsuły w końcu wyglądają jak kapsuły. No, ja uważam, że to naprawdę ma wielki potencjał. Jest taki bardziej nowoczesny, jakieś ekraniki, jakieś coś tu. No właśnie, zobaczymy, czy ten sprzęt ich działa. Bo właśnie na to ludzie narzekali, że nie da się tutaj wejść. Więc pierwszą opinię przetestujemy. I uwaga, udało się. Co? Nie musi żadna pani do nas przychodzić. Ej, wygląda tutaj bardzo podobnie jak w tej, co byłam właśnie. Tylko, tak? Że te kabiny są takie wysokie dosyć. Ale jest tu mały pokój i wygląda jakby było pusto. Chyba, że ktoś nas zaraz ogrzeje. Mam nadzieję, że nie, ale wygląda jakby było pusto. Tak, tak. Okazuje się, że jest jeszcze drugi zamek do stricte kabiny, więc może tutaj będziesz miał Mati problem, bo coś masz niezadowoloną minę. Bo muszę jakieś kody podawać, a ja nie wiem jakie kody. Okazuje się, że Mati musi podać numer biletu lotniczego, żeby tutaj jakby wejść do tej kapsuły, ale my nie mamy biletu lotniczego na tym lotnisku. No bo nie jest to w strefie żadnej po odprawie, no ani nic, więc teoretycznie... Powinniśmy normalnie sobie móc tutaj przyjść i pospać, nie? No, no. Nie wiem, mam nadzieję, że to się uda. No, obsługa na razie nie wygląda za dobrze. Tak, kochani, okazało się, że Mati musi kupić bilet i uwaga, leci o 6 rano do Oslo z Medlina, a o 5 leci do Londynu z Chopina, więc jest dobrze, jest dobrze. Powiem wam, że całkiem druga sprawa są te kapsuły, dlatego że Mati zapłacił 200 zł za nią i teraz musi zapłacić 150 zł za bilet lotniczy. Myślę, że spokojnie możemy potwierdzić tę opinię, że jest ciężko tutaj wejść. Mati tutaj już się szarpie z tymi drzwiami, kupił bilet, pisał wszystko co trzeba. O, i proszę bardzo. I co? Nie działa to. Jakby mamy bilet, wszystko powinno działać, ale drzwi się nie otwierają. Wystarczyło delikatnie i zadziałało. Powiem wam, że ciężko się nagrywa dwa filmy na raz, bo Mati uznał, że będziemy używać tylko jednej kamery i musimy zmienić co chwilę karty. Żeby się nie pomylić, a i tak będzie strasznie dużo problemów z tymi organizacją tych plików. I już więcej nie bierzemy jednej kamery. Jak już się poszarpaliśmy z drzwiami, to się udało i jesteśmy. I pierwsze, co się rzuca nam w oczy, to oczywiście brak pościeli, tak jak wszyscy pisali w komentarzach. Tak, jest coś takiego dziwnego, co jest takie gumowe? Wygląda jak taki... Szpitalne. Nie tego nazwać nawet, nie? No, mega dziwne, takie śliskie gumowe. Nie macie w sumie poduszki, nie macie kocyka, nie macie nic tutaj. Ale za to macie taką szafeczkę. Tutaj macie nawet kosz, ale tylko i wyłącznie na papier, więc to jest ciekawe. Tutaj macie jeszcze stoliczek i coś, co mnie zdziwiło najbardziej, to, że te kapsuły są ogromne, w sensie są mega wysokie, możecie normalnie tutaj stać, a normalnie w kapsułach nie da się stać, musicie, wiecie, na czworaka chodzić, bo to są takie malusieńkie kapsuły, a tutaj jest, idą w górę, więc to jest akurat bardzo duży plus. Tak, bo jest troszeczkę więcej miejsca, nie? Tak, możecie stać, pochodzić, to jest taka wypasiona kapsuła. Można powiedzieć. No. Pod względem wielkości, tylko i wyłącznie. Tutaj jeszcze macie taki ogromny to telewizor. Jest generalnie, to macie najlepszego i najprzystojniejszego. Tutaj macie taki ogromny centrum dowodzenia i coś, co mi się spodobało, to spójrzcie na to. Zamknij się i... To okno wam się zamyka. Oczywiście jest cholernie głośne, jak wszystkie te rzeczy w tych kapsułach. Mamy jakiś sklep. Nie za bardzo działa. W ogóle tutaj mało rzeczy działa i dodatkowo nie jest to sklep taki do jedzenia, tylko jakieś pady do gry możecie kupić. Macie budzik, ale on też nie działa. Macie rozrywkę, ale ona też nie działa. I macie światła, które już działają. O, proszę bardzo. Czad. Ale te nie działają. Tak, nie wiemy, co to są za chromo. I na pewno coś, czym ludzie również mieli rację, że nie ma tutaj toalety. Musicie korzystać z lotniskowej toalety, więc jeżeli jest dużo odlotów w danym czasie, to macie przesrane dosłownie. Dosłownie macie posrane. Tak, no bo wiecie, zawsze są kolejki na lotniskach. Teraz akurat jest puściutko, ale nie jest to za ciekawe. Poza tym tutaj chyba zameldowanie jest od której? Od 20, tak? Dobrze pamiętam? No to w sumie może dlatego, żeby toalety były puste. A w ogóle tu są prysznice? Chyba nie.
Ale może są. Także nie macie łazienki, nie macie pościeli i nic wam tu nie działa, ale jest dużo przestrzeni. Ale możecie się położyć wygodnie. Więc musicie wziąć swój koc, jaki będzie git. To co, Mati? Idziemy po coś do jedzenia dla ciebie. Już myślałem, że na drzemkę powiesz, no. Już się kładłem. Tak, idziemy po jedzenie. To idź na drzemkę, no. Zrobiliśmy drzemkę i lecimy dalej. Ja lecę już do naszych przyjaciół spać, a Mati leci do trzeciej kapsuły na Chopina. Kolejna kapsuła. Ja jestem podjarany, bo w sumie zauważyłem, jak bardzo ja sobie tak wypoczywam. To jest 15-20, czasem trochę więcej minut i jakby jestem nowo narodzony w tym momencie, mimo że jest 20, nie wiem, prawie trzecia. Trzecia, tak? Tak, a zanim dojedziemy, to już w ogóle ja padam, ale... ja chcę iść spać. Ale był mocny dzień dzisiaj. Jest dalej mocny dzień, bo my wyjeżdżaliśmy jakoś też w miarę południem. 350 km przejechać, fajnie, się jaram. Jestem ciekawa, ile zapłacimy jeszcze za parking lotniskowy. Bez kitu, bo nam pokazało, że tam byliśmy kilka godzin na lotnisku łącznie. Yay! A tu każda godzina dwie dyszki. No i to są takie smaczki, o których się nigdy nie mówi, nie na filmach, że to coś, to coś, to coś. Kochani, są jakieś roboty przy modlinie i zobaczcie, czym my jedziemy. W ogóle kręcimy się w koło jak nie wiem co. Masakra. Najgorsze jest to, że mapy jakby też nie do końca ogarniają i mapy mi mówią, no patrz na lokalne znaki. Pierwsza zresztą takie powiadomienie. Co jest grane? Nie, puśćcie nas, błagam!